Posłuchaj, to zastrzeżony obszar. Mam dość powtarzania. To ty. Mój Boże, wyglądasz tak podobnie do niego. Jesteś synem Jamesa, prawda? Co tu robisz? Nie pamiętasz, bo było z ciebie niemowlę, a James zapewne o mnie nie wspominał. Typowe. Jestem dr Madison Lee. Pracowałam z twoimi rodzicami wiele lat temu. Teraz prowadzę laboratorium naukowe tu, w Rivet City. Tylko to mi zostało. Gdy zmarła twoja matka, twój ojciec postanowił odejść wraz z tobą. Porzucił naszą pracę. Nie mieliśmy wyboru. Musieliśmy zrobić to samo. Chyba mogę. Pracowałam z nimi przez kilka lat, zanim twoja matka zmarła, a twój ojciec postanowił odejść. Co jeszcze chcesz wiedzieć? Komplikacje przy porodzie. Nikt z nas tego nie oczekiwał. Nie byliśmy odpowiednio przygotowani. Musisz zrozumieć, że mieliśmy tylko stary, zdezelowany sprzęt z odzysku. Zrobiliśmy, co tylko mogliśmy. Tak, cóż, niestety to nie wystarczyło. Twoja matka była... Cóż, była dobrą kobietą. Bardzo oddanym naukowcem. Twój ojciec bardzo ją kochał. Straszna szkoda, że zmarła. Bardzo chciałaby cię poznać. James był bardzo zdeterminowany. Chciał zmienić świat. Cóż, chyba wszyscy wtedy tacy byliśmy. Był skupiony na dwóch rzeczach. Na uruchomieniu projektu Oczyszczenie i na twojej matce. Kiedy zmarła, myślę, że się poddał. Wiem, że chciał bezpieczeństwa dla ciebie, ale myślę, że częściowo chciał też uciec. Ale wydaje mi się, że nigdy nie był tak naprawdę w stanie porzucić tej idei. Szczerze mówiąc, jestem w szoku, że czekał cały ten czas i chce spróbować ponownie. Dobra? Co? Cóż, nie wiem, co tu jest do opowiadania. Twój ojciec i ja pracowaliśmy razem przez dłuższy czas. Myślę, że byliśmy na dobrej drodze. Ale wystąpiły komplikacje. Projekt został porzucony, a twój ojciec zniknął. Wróciłam do Rivet City i założyłam laboratorium, które widzisz przed sobą. Chyba nie każe ci szukać swojego androida, co? Już mu powiedziałam, żeby dał sobie spokój. Zawraca głowę wszystkim moim naukowcom. To laboratorium naukowe Rivet City. Założenie go zajęło wiele lat, ale nieźle sobie radzimy. Nasza praca nad przenośnymi generatorami fuzyjnymi i hydroponiką idzie całkiem nieźle, nawet jeśli niezbyt terminowo. Nazwaliśmy go projektem Oczyszczenie. Co chcesz wiedzieć? To było dość proste. Świeża, czysta woda dla wszystkich. Tak prosty pomysł, a jednak tak niemożliwy do zrealizowania. Planem było zbudowanie obiektu zdolnego do oczyszczania naraz całej wody w basenie pływowym. Bez promieniowania, bez muł, po prostu czysta woda. Okazało się to trudniejsze, niż się spodziewaliśmy. W teorii wszystko opracowaliśmy, rozumieliśmy naukowe podstawy, ale promieniowanie w tej okolicy było tak wszechobecne. Testy na małą skalę dawały pomyślne wyniki, ale za każdym razem, gdy próbowaliśmy przetestować ten proces na większą skalę, to było zbyt wiele. Może gdybyśmy mieli więcej czasu albo lepszy sprzęt. Co się zdarzyło? Nie chodziło tylko o ciebie. Mieliśmy już więcej problemów, niż byliśmy w stanie rozwiązać, ale twoje narodziny przepełniły czarę goryczy. Twój ojciec postanowił, że twoje dobro jest ważniejsze niż wszystko, nad czym pracował, i odszedł. Opuścił nas wszystkich. Po jego odejściu bractwo uznało, że nie jesteśmy już warci ich czasu. Bez ich ochrony musieliśmy opuścić oczyszczalnik. Dobra. Czyli ty nie? Myślałam, że on cię tu przysłał. I czy właściwie nie masz być w krypcie? James mówił, że cię tam zostawił. Naprawdę? Wydawało mi się, że chciał dla ciebie czegoś dokładnie przeciwnego.
No cóż, tu go nie znajdziesz. Był tu, ale już poszedł. Twój ojciec nalegał, żebyśmy wrócili do pracy nad projektem oczyszczenia. Próbowałam powiedzieć mu, że minęło już zbyt wiele czasu, że nie ma już szans na wznowienie projektu. Jak można było przewidzieć, nie chciał mnie słuchać. Powiedział, że może dowieść, że projekt ma szansę powodzenia i wyruszył do starego laboratorium. Przykro mi, ale nie wiem, co jeszcze mogę ci powiedzieć. W starym budynku pomnika Jeffersona, na północny zachód stąd. Proszę, nie idź za nim. To głupota z jego strony, że zdecydował się tam pójść samotnie. Słuchaj, nie chcę być niemiła, ale mam dość własnych problemów. Nie mam dość środków na wsparcie nierozważnych przedsięwzięć Jamesa, ani twojej pogoni za nim. Przykro mi. Zapewne mam trochę steampaków na zbyciu. To niewiele, ale może trochę pomóc. Powodzenia w poszukiwaniach ojca. Nie ruszaj warzyw, łatwo je uszkodzić. Witam. Spokojnie, Colin. Witaj, witaj! Nazywam się Wrona. Podróżuję po tych ziemiach, oferując szaty ochronne. Masz szczęście, że w porę cię znalazłem. Wyglądasz na kogoś prześladowanego, ale z dumą oznajmiam, że moje towary mogą ocalić cię z okrutnych szponów samej śmierci. Obejrzyj sobie. Rozejrzyj się, sprawdź, czy coś cię interesuje. Daj mi znać, jeśli będziesz Uważaj na siebie w trakcie swoich podróży.
Dość! Nawet w krypcie 101 moja praca nad projektem oczyszczenia nigdy tak naprawdę nie ustała. Krótko po naszym przybyciu, co noc wkradałem się do zastrzeżonych pomieszczeń, szukając, nie wiem, czegokolwiek. Był to w końcu ośrodek Vault Tech. Miejsce to zbudowano przy użyciu jednych z najbardziej zaawansowanych technologii, jakie stworzył ten kraj. Te wyprawy nie były nigdy szczególnie użyteczne. Aż pewnej nocy, po wypiciu połowy butelki szkockiej, włamałem się do biura nadzorcy. Włamanie się do jego konsoli i uzyskanie dostępu do zastrzeżonych plików było dość proste. Większość z nich to były śmieci. Propaganda, raporty szpiegowskie, naprawdę kompletne bzdury. Ale była tam jedna rzecz. Jedno nazwisko wyróżniało się spośród innych. Doktor Stanisław Braun. Oczywiście znałem pracę Brauna. W swoich czasach był gwiazdą, czarodziejem nauki Vault Tech. Jego koledzy byli oszołomieni jego magiczną wręcz technologią. Ale to w krypcie 101, pewnej nocy, w biurze nadzorcy, dowiedziałem się o udziale Brauna w programie ochrony społeczności Vault Tech i jego pracy nad czymś o nazwie GEC. Generator ekosystemu cudownej krainy. Szczerze mówiąc, GEC brzmiał jak czysta fantazja, nawet na kogoś tak zdolnego jak Braun. Był to praktycznie generator cudów, moduł terraformujący, zdolny do stworzenia życia na kompletnych pustkowiach. Ale istniał naprawdę. Co więcej, został nawet dostarczony do kilku krypt w celu użycia po wojnie atomowej. Niestety krypty 101 nie było na tej liście. Poszperałem trochę i odkryłem nazwisko Brauna na liście rezerwacji w krypcie 112. Sam jestem niegłupi, ale ten człowiek mógłby z łatwością osiągnąć sukces tam, gdzie mi się nie powiodło. Czy pozostałości jego wiedzy wciąż są wśród korytarzy krypty 112? Dzienniki, holotaśmy, nagrania komputerowe, może nawet eksperymenty. Gdybym mógł uzyskać dostęp do choćby ułamka geniuszu Brauna, projekt oczyszczenie mógłby się ziścić.
Wyruszam do krypty 112 w poszukiwaniu jakichkolwiek pozostałości po Braunie, które mogą pomóc mi w uruchomieniu tego oczyszczalnika. Wiem jedynie, że znajduje się na zachód od miejsca zwanego Evergreen Mills i jest dobrze ukryta w jakimś garażu. Ale znajdę ją. Muszę. Jest tak blisko, ale taka właśnie jest historia projektu Oczyszczenie, prawda? Wiecznie było już prawie. Zobaczymy, czy Braun ma brakujący kawałek układanki. Thank you.
krypcie 112 mieszkańców. Według sensorów przybywasz do nas 202,3 lata po wyznaczonej dacie. Proszę ponownie założyć kombinezon Voltec przed wejściem. Jeśli nie posiadasz kombinezonu Voltec, możesz otrzymać go ode mnie. Potem proszę zejść dalej po schodach na główny poziom i poczekać na wyznaczenie fotela błogości. Fotel błogości jest dostępny. Proszę usiąść. Proszę znaleźć najbliższy fotel błogości.